10 współcześnie stosowanych tortur. Tortury i innego rodzaju nieludzkie traktowanie są zabronione przez m.in. Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Mimo to niektóre służby decydują się na takie praktyki. Biała tortura. Ofiarą tej tortury stał się Amir Abbas Fakhravar, przewodniczący Senatu Narodowego Kongresu Iranu. I to on opowiedział, jak to wszystko wygląda. Irański rząd zamknął Amira w białym pokoju. Do jedzenia dostawał tylko biały ryż na białym papierowym talerzu. Pokój był całkowicie wyciszony i do więźnia nie docierały żadne dźwięki zewnętrzne. Inna osoba, która była zamknięta w takim pokoju, to dziennikarz Ebrahim Nabawi. Mówi, że najgorsze w tej torturze jest to, że nawet kilka lat po wypuszczeniu nigdy nie czuje się wolny i bezpieczny. Umieszczona w takim pokoju osoba nie wie, co się dzieje, traci poczucie czasu i nie może się wyspać. Syryjska komnata tortur. Jak się domyślacie, jest to jedna z technik stosowana przez syryjski rząd. Skazaniec wkładany jest do pudła, w którym musi przebywać w pozycji leżącej, ale pudło jest tak małe, że nie może się wyprostować. Następnie pudło przechyla się na bok i unosi z jednej strony. Dodatkową torturą jest to, że jedzenie wrzucane dla więźniów do tej skrzyni stacza się na dół, a więzień nie ma szans go dosięgnąć. Przebywanie w pudle nie dla wszystkich jest ostateczną torturą. Jeden z więźniów po tygodniowym leżeniu w pudle został na kolejny tydzień wrzucony do małego, niskiego pokoju, w którym musiał przebywać w pozycji kucznej. Po tym tygodniu zafundowano mu jeszcze terapię wstrząsową, rażąc go prądem kilka razy dziennie. Kot o 9 ogonach. Chodzi oczywiście o baty. Technika kota o 9 ogonach jest popularna w Trinidadzie i Tobago. Jednakże znana była już w starożytnym Egipcie, czy też używali jej piraci. Kot o 9 ogonach to bat, który składa się z 9 rzemieni, na których końcach mocowano różne ostre przedmioty, np. gwoździe czy haczyki. Podczas uderzenia bicz wyrywał kawałki mięsa, często dochodząc do samej kości. Niemieckie krzesło. Kolejna tortura prosto z Syrii. Pojmanym przywiązuje się ręce i nogi do krzesła, a następnie przechyla oparcie w stronę podłoża, co powoduje wygięcie pleców pod niesamowitym kątem. Uszkodzeniu również ulegają kończyny i kark. Często kończy się to trwałym uszkodzeniem lub po prostu złamaniem kręgosłupa i śmiercią. Józef Halit zna niemieckie krzesło aż za dobrze. Syryjskie służby specjalnie uwięziły go zaraz po tym, jak ukończył studia medyczne w Damaszku. Przez 4 lata był trzymany w izolatce, a przez następne 4 torturowany. Mówi, że najbardziej brutalne tortury to te na niemieckim krześle. Shuangui. I tym sposobem lądujemy w Chinach. Shuangui to proces dyscyplinarny, któremu poddaje się przeciwników politycznych czy byłych polityków. Tą nazwą również określa się pomieszczenie, w którym dokonuje się owego procesu. Kiedy członkowie partii są usuwani ze swoich miejsc pracy, zwykle są trzymani w izolacji. Nie mają ani dostępu do radcy prawnego i zwykle nie mogą mieć kontaktu z rodziną. Co roku uważa się, że kilka tysięcy członków partii jest potajemnie przetrzymywanych całymi miesiącami w takich pomieszczeniach. Więźniów podtapia się w lodowatej wodzie i bije. Zimna cela.
Tym razem jedna z metod stosowanych przez CIA. Zimna cela nazywana jest udoskonaloną techniką przesłuchiwania, a polega na przetrzymywaniu więźniów w celi, w której obniża się temperaturę do około 10 stopni Celsjusza. Bardzo często takich więźniów polewa się również wodą. Przesłuchiwani przebywają w tym pomieszczeniu przez kilka godzin, dni, czasami nawet lat. Znanym rekordzistą jest Wen Van Tai, którego CIA przetrzymywała w zimnym, zamkniętym pomieszczeniu przez, uwaga, 7 lat. Wahadło. Tortura bardzo popularna w przeszłości i stosowana również współcześnie. Torturę zaczynano od związania rąk ofiary z tyłu, przez pęta przywiązywano linę, którą przeciągano przez przymocowany do sufitu hak. Często do stóp przymocowywano ciężary jako dodatkowe obciążenie. Gdy kat pociągał wolny koniec liny, ręce torturowanego zaczynały wyginać się w stronę pleców. Czynił to powoli, co potęgowało ból. Po pewnym czasie coraz mocniejszego podciągania kości wyskakiwały ze stawów, czasem nawet pękały i zostawiały zerwane ścięgna. Wtedy ręce ofiary znajdowały się równolegle do głowy. Wahadło uznawane było zazwyczaj za torturę przygotowawczą, stosowaną we wstępnej fazie tortur. Do współczesnych przypadków stosowania tej tortury zaliczyć można użycie wahadła przez żołnierzy amerykańskich w więzieniu Abu Ghraib na terenie Iraku. Telefon Takera. W więzieniu Arkansas lekarz wynalazł narzędzie tortur zwane telefonem Takera. Pomysł zaczerpnął z konstrukcji telefonu na korbkę. Jeden przewód był przymocowany do dużego palca u nogi więźnia, drugi do jego genitaliów. Kręcenie korbką telefonu powodowało porażenie prądem narządów rodnych więźnia. Pół biedy, jeśli było to jednorazowe porażenie. Niektórzy więźniowie otrzymywali tzw. rozmowy długodystansowe, podczas których kilkanaście razy obrywali prądem po genitaliach. Ławka tygrysa. Chiny z całego serca nienawidzą ludzi praktykujących Falun Gong, uważając ich za sekciarzy. Wyznawcy praktyki doskonalenia ciała i umysłu są surowo karani, a nawet torturowani. Jednym z najsłynniejszych narzędzi tortur jest tzw. ławka tygrysa. Więźnia umieszcza się na długiej ławce. Plecy i głowa opierają się pionowo o deskę. Następnie przywiązuje się osobę torturowaną do desek i stopniowo podkłada pod nogi cegły do momentu, gdy albo pękną wiązania, albo złamią się nogi przesłuchiwanych. W 2002 roku pani Wang została porwana przez policję i przez 2 dni przesłuchiwana na ławce tygrysa. Oprócz podkładania cegieł bito ją i rażono prądem. Więzy opasające nogi tak głęboko wbiły się w jej ciało, że pod koniec tortury widać było kości. Waterboarding. Skrępowanego więźnia przywiązuje się do ławki przechylonej pod kątem 10-20 stopni. Jego głowę umieszcza się poniżej poziomu stóp. Twarz przykrywa się celofanem, mokrą lub suchą szmatą, a następnie polewa się wodą. Więzień zaczyna się dławić i kopać. Poddany tej torturze odnosi wrażenie, że tonie i dusi się. Utonięcie nie następuje dlatego, że dzięki przechylonej sylwetce woda nie spływa do płuc, pozostając cały czas w gardle, ustach i zatokach. W zależności od sprawności przesłuchujących, więzień wytrzymuje od kilku do kilkunastu sekund. U ofiar tego rodzaju tortur mogą występować zaburzenia psychiczne. Wiele osób po takim przeżyciu ma na przykład lęk przed prysznicem. Tortury takie miały miejsce w tajnych więzieniach CIA rozsianych na całym świecie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!